Witam, prawda? Witam, prawda? Lodowa kraina, nowy przyjaciel, nowa amunicja. No, ciekawie się robi. I nawet nieźle nam idzie. Jeszcze trzeciego bossa nie zobaczyliśmy. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję po prostu. O kurwa. Wśród niewinnych. To szory skurwiele. Dobra, mamy pingwina na pokładzie. Lodowa amunicja. Oj, oj, był wpierdol. Oj, chyba leczę, leczę. Jest strzały do ciebie. Jakby co? Oła! Właśnie, dawaj. Żyję. Dobra, amunicja załadowana na nowo. Na dole się pojawiły teraz. Ty, o, to są jakieś kamikadze po prostu, rozumiesz? No. Ale wyrzucają też deskę, co ciekawe. To można od razu naprawić. Nie tylko. Mamy te tarcze. A załaduję, bo zniknę i tak. Meduska. I od z meduski będziemy mogli popłynąć na ten kuferek, to tam coś kupimy w końcu za tą kasę. Okay. Jedną ustawię u góry w razie czego. Ja ustawiam na też. Podpływają jakieś sukinsyny. Brzydkie, strasznie. Kurwa. Dziwi. Idę na dół. Jest meduska. No nieźle, nieźle. To zobaczmy sklep. Mamy w sumie 250. Może coś ciekawego kupimy. Nie, a to nie jest sklep. Skrzynia. Skrzynia. Coś to chyba jest. O, kasa. Anchor. Sends your enemies to the bottom of the sea. Czy amunicja? Nowa amunicja? Ciekawe. W sumie mamy wolne miejsce. Tak, jest. Amunicja. Jakoś bliżej bym postawił, nie? Znaczy, tak... Zamiast tamtego chyba. Zamiast tego dałem. Na górze. Okej, ja mam jajo załadowane, to na razie nie będę zmieniał, bo jajo wiadomo, że jest zajebiste. No ja też mam właśnie jajo to lodowe załadowane. I teraz możemy, jak chcesz, po na przykład deski albo kasę popłynąć, bo w sumie... Nie mamy miejsca na deski, nie? W sumie nie mamy, kasa nam nie jest niepotrzebna. Może boss od razu i chuj. Raczej boss, bo tak to jest pływanie po innych rzeczach, to jest dodatkowe ryzyko, że nas coś załatwi przed tym bossem, a tak to chociaż no. Zobaczymy, jak ten boss wygląda i działa, no. Więc może się czegoś nauczymy o nim. Spróbujmy. Co to za boss? I potem kotwicę ładuję i zobaczę, co jest grane. Pamiętajmy, że wiosłami można siekać. W razie czego przestawię na dół. Jako muzy.
za nami jest. Gaśmy, gaśmy. A to jeszcze mnie zestanowało. O kurwa, to nieźle. Trzeba uważać, żeby nie oberwać. Oj, jaki wpierdol szybki. Jak się zbliży, to będzie na gryz. Dobra, w chuj z tą... Proszę ja ciebie kotwicą na razie. Dobra, przystawiam na dół. Śpi. No jeszcze kumpli zawołał. Zatanowało, nie! Nie, deska. O, zatanował mnie. Mnie też. Nie. Dziobno. Okej, okay, nie jest łatwy. Nie jest łatwy. Ale kurwa, mieliśmy takie sztosy tam. Ach, mieliśmy takie kurwa fajne rzeczy. Nawet nie wiem, co ta kotwica robi, no i nie załadowałem. Tak, ja cały czas ładowałem tylko te lodowe jaja. Ale już dobrze nam szło, tylko nas kurde po prostu... Nie wiedzieliśmy, że nas te jego ciosy zestanują, te ognie, co on wrzuca, nie? Jak oberwiesz, to masz stana i jest przejebane, więc musimy tego... Jeszcze teraz wiem, że musimy tego unikać, jak on strzela. Może nawet pozwolić mu strzelić i tylko być przygotowanym, żeby wiosłem to wszystko od razu zgasić, nie? Kurwa, jeszcze mieliśmy strzelające wiosło, ja pierdolę. Co nam powie tu kolega? A, coś tam, jakieś manuskrypty do kupienia. Oczywiście będzie tam opowiadał jakieś swoje dzieciństwo, kurwa. Tak, no chcę meduski. No zobaczymy, co dodaję. Niech sobie pogadają. Aquapokalipsa. Enable second recycling in the forgotten. 50. Enable a second duplication in the high sea sign. Enable a second sail in the edge siren cave. Nie ogarniam. Aha, wiem, o co chodzi. Jak masz to pierwsze, enable na a second. Na koniec każdej mapy jest ten efekt, który możemy użyć. Nie, bo patrz. Enable a second recycling in the Forgotten Waters Siren Cave. Wiesz, o co chodzi. Przechodzimy w Forgotten Waters i możemy sobie zrobić recykling desek, nie? No to jak za 5 dych, kurwa, to będziemy mogli zrobić to jeszcze raz. A to nigdy nie daje, nie zawsze daje coś zajebistego. Daje ci deskę, dodam, albo 25 zeta, nie? Czyli to się nie opłaca, kurwa. Tutaj enable second duplication. A to jest po tym trzecim, jakbyśmy pokonali tego trzeciego bossa. No. No nie wiem, czy to się opłaca za 50? Żebyś mógł sobie tam drugi raz coś wylosować? Cena, ja... Nie opłaca się, co ty? Mamy 18 meduzy. Co, w ogóle, co ty? Że to jest jakiś kurwa naciągacz jebany. Zobaczmy, co mam. 18 tych desek.
Za 6 tych meduzek możemy kupić dodatkowe życie na statku. No to można kupić, mamy 18, to możemy kupić 6, możemy jedno życie kupić i ulepszyć może tą, działo, nie? Mhm. Dobra, to ja kupuję działo, bo jestem tu od razu. No i następne jest za 7, no a my mamy 6. Następne życie jest za 8. No to mamy 6. Czekaj, tutaj jeszcze ktoś był, nie? To jest jakiś... co to jest? Są te perły. Release oil barrel into the sea. W sensie, że to jest jakieś ammo, no nie? I my możemy je znaleźć, jeżeli je wypuścimy. Może być dobre to ammo, chuj wie, nie? Będzie szansa, żeby je znaleźć. Już wiemy, że ogólnie wiemy, że amunicja jest w chuj spoko. Ale nie wiemy, co to jest za amunicja. Jak można ją kupić, to może być dobra, kurde. Nie wiem, czy marno 5 tych meduzek oddawać. Nie, bo nie dostaniemy go od razu w sumie, nie? A tak normalnie nie można znaleźć tej oil barrel w takim razie, skoro musimy je wykupić. Chyba normalnie nie. O ten wszedł. No tak, bo go wezwałem. Ogólnie to chcę jedną rzecz zerknąć. No. To jest ten nasz stary statek. I jest jeszcze jeden. Siren's Call i Red Scourge. Ale to musielibyśmy tak jakby musiałby się nam udać grę przejść, powiedzmy, rana całego zrobić oboma poprzednimi zarówno statkami. Zarówno jednym, jak i drugim statkiem. No, oboma. No właśnie chciałem zerknąć, czy to działa po prostu, żeby przepłynąć jedno z tych trzech mórz? Czy trzeba zrobić całego rana, ale tu widzę, że trzeba zrobić chyba całą grę. Zarówno jednym, jak i drugim statkiem, żeby odblokować jakiś trzeci, kolejny. To będziemy płynęli chyba tym, co mamy, bo mam więcej cargo i można sobie ulepszać amunicję, dopóki się nie znajdzie czegoś ciekawego. Mam tutaj też nowe działa, ale to automatyczne naprawdę się przydaje. To, no, naprawdę się przydaje fakt, że on strzela samo, nie? A my możemy ogarniać w międzyczasie. Tak jak wam mówiłem, gra opiera się właśnie na takich ranach, których nie można przerywać, więc niektóre odcinki, takie jak ten, będą krótsze po prostu, bo nie będziemy zaczynali kolejnego rana, jeżeli nie mamy czasu, żeby go nagrywać, także dzisiaj będziemy musieli zrobić krótszy odcinek. Skończyliśmy w nim poprzedniego rana, zrobiliśmy jakiegoś upgrade'a i w następnym odcinku ruszamy na kolejnego rana. I jak widzieliście poprzednio, naprawdę ciekawe rzeczy można znaleźć, także no, rozkręciła nam się ta gierka. Ja kurde, takie sztosy, co my tam mieliśmy, to po prostu ten boss ostatni też... Trzeci nieźle obrywał od nas, dzięki tym wiosłom nawet, chociażby. Ale nie byliśmy przygotowani na nieznane po prostu i nas zaskoczył. No i niestety, ale teraz już wiemy, także kurde, tylko żeby znajdować fajne rzeczy i no, kurde, no, tak, był w zasięgu ręki, no niestety. Tak czy siak, spróbujemy w następnym odcinku, na razie. Na razie.